Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Dobre, co? Mhm, kapitalne. Łowcy budyniu. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wiktor Fejkiel. Jest ze mną Szymon Mikła, znany jako Laglaster. Siemka, witam. Laglaster, czyli z języka angielskiego nijaki, bezbarwny. Czy twój pseudonim nie jest idealną antytezą twojej muzyki? Myślę, że jest bardzo dobrą antytezą. Cieszę się, że nie zapytałeś skąd pochodzi, tylko sam wysnułeś wniosek. Często się pojawia to pytanie i wziął się przez przypadek, ale myślę, że im dłużej robię tę muzykę, tym bardziej czuję, że to jest właśnie idealna antyteza dla mnie. Jest jakaś historia? Wiąże się z tym, że akurat tak stwierdziłeś, że się nazwiesz? Po prostu potrzebowałem bardzo szybko, bardzo fajnego pseudonimu, żeby jak najszybciej wrzucać muzykę i wpadłem na takie słowo, bardzo mi się ono spodobało. Stwierdziłem, że też jest takie bardziej deep, nie jest jakieś, wiesz, losowym słowem. Tak. No nie jest to jakaś ciekawa historia, ale no, myślę, że całkiem fajnie to brzmi. Nie no, z drugiej strony też dość ciekawy jest właśnie brak tej takiej mityczności, tej takiej całej otoczki, tego pseudonimu kształtowanego się przez kilkanaście lat, przez całe dokładnie życie. Co też jakby no, swoją drogą jest ciekawe. A ile lat temu, albo miesięcy, nie, pewnie lat, się pojawiła ta konieczność tego pseudonimu i dlaczego? Konieczność? Wiesz co, nie mogę strzelić, ale wydaje mi się, że 2018 albo 2019. Możliwe, że końcówka 17. To chyba było tak, że strasznie chciałem zacząć wydawać piosenki takie moje pierwsze na gitarce po angielsku i wrzucać je na SoundClouda. No a ja to jakoś nigdy nie miałem za bardzo pseudonimów tak w życiu. I stąd też, wiesz, nie chciałem się nazywać Szymon Mikła po prostu wrzucając muzykę. No i wtedy zacząłem dodawać jako Laglaster. Jesteś multiinstrumentalistą, więc dla ciebie to pewnie będzie jedno z trudniejszych pytań, ale jeśli miałbyś do końca życia grać tylko na jednym instrumencie, to jaki byś wybrał? Ja myślę, że na fortepianie. No, raczej tak. Trochę mnie zaskoczyłeś, bo myślałem, że powiesz gitarę, ale rzeczywiście... Ja ogólnie nie jestem gitarzystą, tak wiesz, takim... W sensie ja na gitarce też nie jestem jakiś świetny. Na fortepianie gram już 12-13 lat jakoś, to jest taki mój instrument, mój. A gitara jest po prostu... jest częścią mnie, ale mniejszą. Czy możemy nazwać rok 2022 jako przełomowym w twojej karierze? Czy raczej szukałbyś tego przełomu i pchnięcia trochę wcześniej? Wiesz, było dużo różnych momentów przełomowych. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest moment przełomowy, bo taki pewnie dopiero będzie jeszcze, miejmy nadzieję. Ale na pewno dużo się wydarzyło, rzeczy, które dały mi możliwości, żeby szerzej trafiać do większego grona publiki. A to jest też ciekawe, że jeśli szukałem informacji, to żadne strony nie podawały odnośnie tego, czy w Polsce, czy na świecie, czy w tym roku, czy o co chodzi, ale że kieszenie zostały wydane nakładem dwóch wytwórni naraz. To też dość nietypowy tak. Zabieg wyszedł z tego wszystkiego. No, to była ciekawa akcja. Jakby jestem podpisany w tym momencie z Def Jamem i z Islandem jednocześnie. To są jakby mniejsze wytwórnie podlegające pod Universal. I no po prostu wiesz, ekipa jakby, która się mną zajmuje, po części jest z Islandu, po części jest z Def Jamu. I tak to wygląda. Ja jestem bardzo zadowolony z tej współpracy i mega mi się podoba to miejsce. Czyli powiedzieli, że to będzie najlepsze. No i myślę, że patrząc na to, jak myślę, że w kontekście wytwórni takie rzeczy trzeba patrzeć na te cyferki, liczby tego utworu, to że możesz być zadowolony śmiało z tego. No jestem całkiem zadowolony, wiesz, zawsze jest tak, że chce się dużo więcej, no ja zawsze po prostu mam ambicje po prostu w kosmos, no, ale myślę, że spoko, nie jest najgorzej. Mimo tego, że właśnie w tamtym roku wydałeś tylko dwa utwory, co widzimy na tych twoich serwisach streamingowych, czyli jeszcze raz powtórzę, Dzieci i Kieszenie, tłumaczyłeś palce i ogólnie jesteś producentem w wielu produkcjach. Którą z nich traktujesz jako taką swoją największą przygodę tamtego roku? Nie no, największą przygodą zdecydowanie były plany i myślę, że szczególnie to przez teledysk, bo to było serio coś niesamowitego, jak pojechaliśmy do tych Włoch na kilka dni.
to wspominam najlepiej z tamtego roku. No ale jakby to był rok po prostu jeden z lepszych w moim życiu i wydarzyło się naprawdę wiele rzeczy. Ale myślę, że klip do planów. To... Ale myślę, że to jest bardziej kwestia Julki i tego, jak to wszystko wyglądało z nią, tej współpracy Julki, czyli Zali. Czy jednak sam stricte utwór po prostu cię porwał i uważasz to za genialną produkcję, której jesteś autorem, prawda? Nie mogę powiedzieć, że uważam za genialną produkcję, bo byłbym megalomanem, ale myślę, że jakby ten wakacyjny klimat tej piosenki porwał nas do tego, żeby to poszło tak i żeby zrobić ten klip, żeby grać takie fajne koncerty w lato wspólnie. No właśnie, bo jakby sam ten twój udział gościnny poniósł za sobą bardzo wiele różnych rzeczy. No, samo to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą poza anteniu, to, że na przykład występowałeś z Alią na Gry September i na wielu różnych festiwalach tą swoją zwrotką, mogłeś gościnnie uczestniczyć, też mogłeś ten utwór grać u siebie na koncertach. I to wszystko jakby rozpoczęło taką machinę trochę. I taką, trochę tak, takie domino poszło. Tak, no. Tak. Tak, czyli no, dużo mi to dało, tak. Wolisz ogólnie produkować, czy tworzyć własne utwory? W czym się czujesz trochę lepiej? W czym się czujesz lepiej? Znaczy ogólnie wolę tworzyć sobie samemu, ale bardzo lubię produkować, natomiast jestem taki trochę zamknięty w tej mojej produkcji, w sensie lubię działać sam, lubię się zamknąć w pokoju, jestem takim typowym bedroom producerem, wiesz co chodzi, lubię sobie nockę zarwać i samemu po prostu dubać i dubać, ale oczywiście bardzo lubię współpracować też z innymi i w tym roku wyjdzie mega dużo różnych współprac, których nie mogę się doczekać. Wiele też twoich utworów zostało wyprodukowanych czy współprodukowanych z innymi producentami i czy to ci się gdzieś tam... Może inaczej. Jak ty sobie z tym radzisz, że potrafisz wyprodukować innym utwór, a że tobie ktoś produkuje i czy cały czas czujesz tą taką tożsamość z nim? Nie masz z tym jakiegoś takiego problemu? Jakby często to wygląda u mnie tak, że nie jestem dobry w domykaniu projektów. Robię bardzo dużo projektów, ale nie potrafię ich kończyć i te utwory, w których pojawia się inny producent, zazwyczaj mają taką historię, że po prostu miałem za dużo pomysłów albo za mało pomysłów i potrzebny był mi ktoś, kto to zepnie, jakby przyciśnie mnie do tego, żebym, wiesz, nie kombinował już za bardzo, tylko domykał po prostu ten projekt i tak to wyglądało. Ale nie mam problemu jakby z robieniem piosenek pod produkcję innych. Natomiast no jeszcze tak stricte pod czyjąś produkcję chyba nie wydałem żadnej piosenki. Czyli to jednak gdzieś tam zawsze jest ta twoja główna myśl przewodnia i że nie jesteś w stanie oddać całkowicie komuś tej pałeczki. No ciężko mi to zrobić. Myślę, że kiedyś na pewno to zrobię, ale no póki co to jednak lubię te swoje biciki i nie widzę się na innych. A jak u ciebie wygląda taki proces twórczy? W jaki sposób tworzysz? Czy jesteś typem artysty, który potrafi, nie wiem, w rok zrobić 50 utworów, z czego 48 i idzie do szuflady i gdzieś tam część o nich się zapomina, część nie? Czy zrobiłeś w tamtym roku, czy ogólnie w tamtym czasie, dwa utwory i dwa wyszły? W sensie, w jaki sposób to u ciebie działa? Bo nie sposób też się domyślić, że gdzieś tam pewnie planujesz na ten rok album, albo na początek następnego, to w zależności od tych wszystkich rzeczy, ale o tym może trochę później pogadamy. Co zmienia faktu, że mimo tego, że działasz dość aktywnie w tej branży muzycznej, mogę tak to nazwać, to biorąc czysto Spotify, czy ogólnie serwisy streamingowe, to tych singli wcale nie jest tak dużo. Nie, wcale nie tak dużo. Przez to właśnie, że spora część moich utworów trafia do szuflady i to nawet nie spora, tylko jest ich naprawdę mnóstwo w tej szufladzie. I no to jest właśnie też fakt tego, że nie potrafię domykać projektów i na całe szczęście przychodzi mi tu z pomocą mój management i wytwórnia, którzy popychają mnie po prostu, żebym to kończył i wydawał. I ja czegoś takiego potrzebuję, bo tak to mógłbym robić naprawdę setki, tysiące utworów i nie kończyć ich, a wrzucać dwa rocznie właśnie. Tak to wygląda. Czyli wsparcie wytwórni też na takim polu trochę motywacyjnym niż tylko... Tak, mówiąc wprost pieniężnym czy dystrybucyjnym. Tak, potrzebuję właśnie też takiej motywacji,
No, bo jestem lekko chaotyczny, czy to chodzi o muzykę, czy chodzi o życie. I no, przydaje mi się coś takiego właśnie, jakieś deadline'y czy coś w tym stylu. Zazwyczaj to człowiek, jak słyszy deadline, to wiesz, mega się ma negatywne emocje co do tego słowa. Natomiast mnie, no wiadomo, że jakby nie zawsze ich przestrzegam i nawet często ich nie przestrzegam, ale potrzebne mi są tak, żeby nie rozwlekać tej pracy tak na maksa, jak to miałem nawyk robić. A w jaki sposób, trochę teraz zaczynając temat planów z Zalią, ta wasza współpraca wyglądała? Czy to od początku miał być numer Zali, do którego mieliście czysto dogrywać i gdzieś tam go produkować bądź współprodukować? W jaki sposób to wyglądało? Czy po prostu dwójka znajomych się spotkała i napisała utwór i powiedziała, dobra, to Zalię, dajmy to na ciebie, znaczy na twoją płytę? W jaki sposób to, no bo... Już ci mówię. Historia była taka, że na początku ja produkowałem dla Zali scenę miłosną i miłosną scenę. I potem, no, chcieliśmy robić jeszcze następne kawałki. W sensie ja jako jej producent, ona jako wokalistka. I pewnego dnia miałem jakoś tam kilka godzin do zajęć na uczelni. I zrobiłem beat, właśnie beat do planów. I wysłałem jej na Messengerze. Ona nie odczytywała, ale miałem jeszcze trochę czasu. I tak mi się podobał ten beat, że nie mogłem po prostu wytrzymać. I coś tam zafreestylowałem na nim. I no, ten freestylik, to jak się okazało, była moja pierwsza zwrotka w planach. I wysłałem to do Maćka, czyli naszego wspólnego menadżera. I powiedziałem, że kurczę, słuchaj Maciek, jest mega ciężka sprawa, bo nagrałem taką demówkę i mi się strasznie podoba, ale wysłałem też beat do tej demówki Julce. Ale póki co tego nie wyświetliła, więc może jest jeszcze jakaś szansa. A Maciek mówi, że znajdziemy sposób. No i tym sposobem był wspólny utwór. Muszę w takim razie spytać się ciebie, jak już jesteśmy w tej tematyce planów. Jak tam twój wyjazd do Barcelony, który odbył się na początku stycznia? Co cię szczególnie w niej zachwyciło? No bo to jest, mam wrażenie trochę, no, że ten wyjazd jest taką idealną trochę wizytówką tego utworu planu. No jest idealną wizytówką innego utworu i zdradzę tę historię pierwszy raz, bo w sumie to tylko tam tak snippetowałem trochę na Instagramie, ale nigdzie jeszcze tego publicznie nie powiedziałem. Otóż wyjazd do Barcelony to no, był trochę ziszczeniem planów. Ale tak naprawdę ja rok temu byłem w Barcelonie i przez to, że w tym samym czasie mniej więcej i przez tamten wyjazd powstały plany. Na tym wyjeździe jakby spełniła się trochę inna piosenka, spełniła się piosenka Kieszenie, bo po prostu okradziono mnie w metrze i zabrali mi telefon. No, także... To tak, grubo telefon. Tak, telefon z dowodem osobistym. Udało ci go odzyskać? Nie. Wow. Akcja była gruba, ale ogólnie to, wiesz, to nie były jakieś wielkie straty materialne, bo on był stary. Potem przyjeżdżała moja przyjaciółka z paszportem, więc tak naprawdę nic się nie stało, a historia była mega komiczna. Stało się to o 7 rano, jak wracaliśmy z klubu i nie spaliśmy 32 godziny przez to. No, mocny był ten wyjazd, bardzo ciekawy. Dzięki wielkie w takim razie za rozmowę. Też dziękuję bardzo.